No witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zachodzi słońce, już wyczułem. Z moimi nowymi wzorkami na zbroję. W kolejnym odcinku Western City zostało, jak widzicie, skończone. A tory zostały przedłużone. Tutaj jeszcze, tak jak już wcześniej zapowiadałem w poprzednim odcinku, 33 będzie wielka kolejka. Jak widzicie, most jest nawet. Ja wam nawet udowodnię, że to głęboko jest wbite. Dzisiaj sobie prawie cały dzień przesiedziałem, bo jest godzina, znaczy nie prawie cały dzień, ale jest godzina prawie 16, a zacząłem sobie o 8 grać, czy tam 7, nie pamiętam, więc no. No i zobaczcie jak to się całe miasto w nocy prezentuje. Pokażę wam nowy, kolejny projekt, który poświęciłem naprawdę dużą część dnia dzisiejszego i wczorajszego. Jakoś to wygląda. Tak jak oczywiście zapowiadałem, pojawiła się stajnia i w ogóle mamy tutaj konika. Pozdro dla kumatych. No, tutaj mamy stajnie. Proszę bardzo, budyneczki. O, różne detale, ogniska i tak dalej. Tutaj trochę było, się wymęczyłem z tą stajnią, ale ona jest pusta. W ogóle każdy domek jest pusty, ale tym się zajmiemy później. To i ścieżka się pojawiła, pełna detali, oświetlenia. Tak, pusto w środku, pusto, pusto, nawet tutaj ścian nie ma. Ale wszystko się pojawi. Dobra, przechodźmy do kolejnego projektu. Rabach. No i ocencie oczywiście to miasto. No, dobrze, pobudujemy sobie troszkę w domku. Szeryfa, podłogę. I z tego co wiem, chyba w jednym domku też była podłoga, zdążymy sobie zrobić. Standardowo nudna już stosowana przeze mnie szachownica. To jest w sumie nudne, zajmiemy się kolejnym projektem, nie chcę nic na razie spoilerować. Więc oczywiście bardzo częste cięcie, albo nie. Cięcie. Dokładnie w tym domeczku, taka podłoga. Lol. Tutaj sobie wyhodowałem i sprowadziłem wieśniaki. Mamy oczywiście halę do tradowania. Tam czeka na nich zombiak i będziemy mieli... Fuck. Oczywiście zniżki, zgadza się. No, dawno to was tutaj nie było. Wczytaj się, kolejny projekcik. To taki tutaj oczywiście. Stateczek piracki na bogato, bloki złota, no i oczywiście główka Ender Dragona. Ocencie, czy ładny, czy brzydki. Drugiego słupa z żaglem. Masz. W Sfinksie myślę, że tak jak obiecywałem, jeszcze coś powstanie. A. Nikt się nie spodziewał. Jesteśmy w twierdzy z portalem do Endu 2.0. Mamy tutaj farmę świecących jagód, z której się korzysta, tak. Kilkodniowa przerwa też, bo właśnie skupiałem się na tym projekcie i na innych rzeczach, czyli takie jak ulepszenie przedmiotów, wiecie, uporządkowywanie, budowanie farm, ogarnianie tam jedzenia, enchantowanko, no i widzicie, jak to działa. Powinienem wam się przedstawić, w ogóle pochwalić na początku. Zaczarowane koksy, co ja powiedziałem, koksy po prostu. Mam ich nawet już 45. Farma Dripstone, która oczywiście dopiero jest zbudowana, polega na tym, że jak to urośnie, te nacieki, zostaną one przez tłoki automatycznie, wiecie, wypychnięte i do skrzynki trafiają. Ten wózek zbiera, a te wykrywają detektory. Może tak pokażę, tak to właśnie wygląda i działa. Powiem wam ciekawostkę, którą już wam pewnie mówiłem. No konie! Nie no, tak na poważnie. Ten projekt zacząłem budować i miałem wybudować w pierwszym sezonie ze starej serii. Ale podczas budowy tego projektu, zaraz tam pójdziemy, ja wiem, że was to ciekawi, wywaliło mi prąd, a nie umiałem, nie wiedziałem po prostu, że tak się stanie, bo pierwszy raz zacząłem serię i granie na Bedrocku tak poważniej. I po prostu nie wiedziałem, że stracę świat. No i się czegoś Mikolajk, Mikoliks nauczył.
Ocencie te wzorki, co mamy oczywiście tutaj. Tutaj farmy, bardzo prosto, że to polega na tym, że klikacie i wam to nawet tutaj roślinie Sniffera rosną i wam to automatycznie woda zbiera plony. Że pokażę. Proszę bardzo. No, stara farma, ale bardzo skuteczna. I tak to oczywiście idzie i trafię. Tu jest farma owiec, której chyba nie muszę tłumaczyć, jak ona działa. Po prostu wykrywa detektor, że oni mają wełnę, tłoki mają w środku nożyce, one sobie ścinają i proszę bardzo, wełna. Juhu, moja ulubiona farma i zdecydowanie bardzo polecam, bo to jest najbardziej opłacalna, bardzo króciutka, najłatwiejsza i najbardziej wydajniejsza farma na trzcinę cukrową. No pyk, tam oczywiście są mączki kostne. Taka automatyzacja. Oje, taniec, tak. No i tutaj mamy lampy. Nie wiem, czy mi nie wpadło do hopperów. To było dziwne. No i też oczywiście 2.0 będziemy twierdzę sobie przebudowywać. Wykorzystałem na farmie właśnie te puste przestrzenie, jak widać. No i po prostu coś tutaj do czegoś prowadzi. I żeby to nie było tak jak bez sensu, no tutaj też coś będzie, coś się wymyśli. Jakaś farma. Kto pamięta 7 odcinek, kto nie pamięta, to proszę sobie obejrzeć. Bo to jest właśnie ta moja pierwsza twierdza z portalem do Endu. Stronghold. Pyk. A to nie powinno być. Przepraszam bardzo. Chodźmy więc dalej. Kolejna naprawdę mega wydajna farma, czyli arbuzów i dyń. To jest biblioteka. Pyk, no patrzcie, ile już tego nazbierało. To polega na tym, że jak oczywiście wyrośnie sobie taki duży arbuz melon, no to o, widzicie, tłoki zbierają, rozdrabniają i to trafia ten wagonik, to zbiera i to wszystko do skrzyneczki. Więc polecam wybudować, krzywdy wam nie zrobi i tak dalej. To co tutaj? Tutaj farma świecących porostów. No na tym polega farmienie, tak? Bardzo wydajne, polecam. Automatyzacja. Dochodzimy do fontanny. Tu w ogóle też się musi, trzeba będzie na pewno porobić jakieś wzorki. I proszę bardzo, wtrafiamy do kresu. A jeżeli kojarzycie, to jest, jak go nazywałem? Azor chyba, no. Portal do Endu, coś co ma emitować. Wiecie, latające wysepki kresu. Skrzycam oczywiście przedmioty moje też tutaj, Night Vision i tak dalej. Bo bez Night Vision tutaj ani rusz. No i w ogóle tak to wszystko wygląda. Można się tutaj nieźle pogubić. To jest portal do Netheru, jakby coś. Mogę tam trafić też Netherem, bo sobie zaznaczyłem drogę wcześniej, jak pamiętacie teraz. Lodostrady mógłby zrobić. I zaczynamy robić ten harmider, widzowie. W trochę żmudny sposób. O, musicie uważać na te bloki, bo z niej się wykluwają rybiki cukrowe i one wszystko rozpieprzają. Więc z tym gównem nie polecam mieć do czynienia. Tym gównem, te rybiki cukrowe w Minecraft. Jak jest w realu, to nie wiem, bo rzadko miałem do czynienia. W łazienkach są, bo lubią właśnie takie miejsca wilgotne. No i też, no właśnie, hala tradowania jest, prawda? Można sobie uleczyć tego zombie wiśniaka, pohandlować sobie, podmienić te profesje. A teraz od 1.20.2 został handel utrudniony i prawdopodobnie będzie upadek Minecrafta. Obejrzyjcie sobie filmy, bo została wprowadzona nowa eula, która według mnie, no te zmiany, co teraz robią twórcy od ostatniego roku, naprawdę mi się bardzo nie podoba. Uważam, że naprawdę już przesadzają. No i nastąpił upadek. Nie opłaca się grać na serwerach według mnie tak naprawdę. Poczytajcie sobie albo oglądnijcie, bo widziałem, że też jest sporo takich materiałów i będziecie wszystko oczywiście wiedzieli, o co chodzi z tym, jak... Ja się w ogóle tym nie interesowałem, bo ja w ogóle gram
No to nawet teraz widzicie, że na singlu. Po prostu wolę na singlu sobie grać. Ja sam, prywatnie. Czas na izolację. Wypad głąbie. Daj mi spokój. No chodź, nie siedź na dupie. Musisz mi pomóc. Chcesz marchewkę zjesz? To nie jedz. Także no, na czym ja stanąłem? No jest problem. Niestety. Taka korporacja. I ten deseń i tak dalej. Taka korporacja, taka sytuacja. A co zniszczył mi jedz to? Czemu? Ej. Czyli tak, realizuję projekt. Projekt, który nie udało mi się zrealizować w przeszłości, rok temu. A zbroj mnie przed tymi robalami. Czemu rybiki cukrowe w Minecrafcie są takie ogromne i muszą bić? Nie zapominajcie o pszczołach w Minecraft. Dobra. Więc tak. Tak to jest. Sobie zaraz sięgnę. Czemu tak mało wziąłem na początek? Szanowni Państwo, trwa przebudowa. Trwa przebudowa. Nudne, ale fajnie, że takie tematy sobie tutaj znalazłem na odcinek. Tak w sumie, bez żadnych przygotowań. Ja lubię tak wykorzystywać kreatywnie odcinek, a nie... Zobaczcie, jak stawiam ścianę. Nie wchodź mi w drogę, nie przeszkadzaj. To jest w ogóle nierealne i co to ma w ogóle być? Co to ma być? Kolejny odcinek chyba też będzie zrobienia tego projektu. Dwa odcinki zaledwie, miasto już zostało skończone. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze kolejka będzie. Jeszcze będzie, że kolejka. Ogromny pociąg. Lepiej tak powiedzieć. Weź suń dupę. W kolejnym odcinku jeszcze jakieś farmy myślę, że się pojawią. Chyba tak, taka najnowsza będzie farma miodu. Tam jak będzie spawnę, to wiadomo, też szkieletów, jakaś ekspiareczka. I w ten deseń. Azor nie broni, tylko pcha dupę jak buduje. Także widzowie, jasna zasada? No ja myślę. No nad sufitem coś porobimy. I tutaj to jest straszne, no jak tak można w ogóle. Zostawiać takie popękane. 2-0. Ulepszy... O, na odwrót! Ulepszenie Mikolix. Aha, no farmy wiedźmy już w ogóle zacząłem robić. Może wam pokażę w tym odcinku. A może nie. Weź ty się nie wala jak buduje, co? No i zaraz kończymy odcinek. Farmy Widerów, farmy Wiedźm i będzie dobrze. No i po tych farmach i tym skończonym projekcie zajmiemy się za główną bazę! Zapytacie się, a skąd tyle koni? A ja na to nie powiem. Nie powiem wam skąd tyle koni. Się was pytam, skąd tyle tych rybików. W tej części w ogóle... Azor, weź sieć na dupie i mi się nie walaj, proszę cię. W tej części w ogóle zauważyłem, że nie robiłem. Teraz zrobię. Widzę, iż połowa odcinka spędziłem tutaj w tym, żeby tylko wykładać ściany, nie? Nie, no ale myślę, że odcinek fajny. Pokazałem wam przecież farmy. Co jak działa, pokazałem wam miasto kowbojskie. No, w końcu Azor w czymś pomógł. Zabijając te robale. W końcu się przydałeś. Ja go kurde karmię mięsem. A ten co? Korytarz jest? I zaraz się zmieni. Zobaczycie na 2.0. Timeslapsy się musiałem robić.
A tak to nie wpieprzaj się. A tak to wygląda. Przy farmie wiedźm dam wam podpowiedź, żebyście ustawiali odległość symulacji na czwarty czanek. Pyszne ciasto. Odcinek nagrywałem godzinę. Dziękuję.